Hej, witam was z tej strony Gali. Wreszcie wracamy po bardzo długiej przerwie tygodniowej aż. Oczywiście przerwa spowodowana, zgadnijcie czym i zgadnijcie kto ją spowodował. Oczywiście, że mój kochany synek po prostu wziął cały sprzęt do nagrywania dźwięku i słuchania, czy mikrofon i słuchawki wziął i swoimi czarodziejskimi malutkimi rączkami wyłączył. Okazało się, że wyrwał kabel, gdzieś naciągnął kable i wyrwał je tam przy jednej wtyczce i dopiero musiałem zawieść, żeby mi je rozebrali. No jak rozebrali, to oczywiście szybko naprawili, ale to zajęło tydzień czasu. Zdarza się. Dobra, co my mamy dzisiaj robić? Dzisiaj mieliśmy chyba przebatać awatara. Aha. O, aż oczy! Zabity awatar, aż oczy nam zmniejszył. To luzi, teraz jeszcze mamy dwie bazy, więc spoko. O, informacje mi się jak najbardziej przydadzą, więc od razu lecimy, żeby zebrać to, póki mamy skrócone skanowanie. Trzeba korzystać, bo w tym miesiącu mamy skrócone skanowanie, więc trzeba to z 6 dni wyjść na 3. Mamy dwie bazy odkryte. A, przez miesiąc używanie swojej trucizny, część żołnierzy strzela trującymi pociskami. No dobra. Nic na to nie poradzę. Nie chciałem wchodzić do bazy. Aha, chciałem, bo... pokaż projekt, miałem zbadać tego awatara. Ta istota to prawie idealne połączenie DNA człowieka i starszych. To niemożliwe, ale wydaje się, że prace nad tym stworzeniem nie zostały dokończone. Być może dlatego, że udało nam się jedynie pokonać. To prowadzi tylko do jednego logicznego wniosku. Wiązaliśmy z sobą nadzieję. Okej, zwiał kolega. Chyba znaleźliśmy awatara. No tak, awatar, jak sama nazwa wskazuje, prawdopodobnie sterują nim jakieś istoty. A są nimi prawdopodobnie obcy. Zajmie nam to 3 dni, to mogłem to włączyć od razu i jak skanowaliśmy... skanowaliśmy tutaj po informację, byśmy od razu odzyskali informację. Dobra, mamy trochę informacji. Może nawiążmy kontakt. Tylko teraz pytanie, gdzie? Albo tutaj nawiązać kontakt możemy. Stąd prawdopodobnie będziemy musieli... A nie, bo my oceanie już mamy tutaj. Czyli jak nawiążemy tu kontakt, to będziemy mieli premię. Dobra, nawiążmy tutaj kontakt. Ale 150 informacji, to aż tyle nie mamy. W ogóle gdzieś możemy? Kiedy to się wyświetlało? Ile kosztują te? Czy muszę tak klikać? 210. Cholera. Dużo. Tutaj 210. No dobra, to na razie i tak nie mamy na tyle informacji, żeby cokolwiek zrobić. Możemy chyba tylko i wyłącznie wrócić do sztabu. Dobra, i czekać. Chyba, żebym te bazy ich rozwalił. Ale za to chyba nie ma informacji. Tutaj zawsze jakieś wpływają. 7. No nie gadajcie, że kolejny ten zrobili. No dobra. Nie, no nie przejmuj się, mamy jeszcze dużo. Dobra, to zagrajmy sobie może te dwie bazy teraz. Kodek, żmija, strażnik, elitarny tarczownik, elitarny racer i elitarny żołnierz. Nic strasznego, 9 to szybko pójdzie. Może bym sobie dzisiaj te dwie bazy ich rozwalił. Zawsze to taka dobre przetarcie. Gdzie jest panek? Kingba Sokoloko. Sokoloko dawno nie była na misji, więc może bym dał Sokolemu oku miejsce w naszym tym. Na pewno True
Na pewno myszka. Niech idzie gecko. W sumie to idziemy w kółko tym samym składem, ale tak jest zrobione. Nie ma zmęczenia. Jak nie ma zmęczenia, no to myślę, że nie ma sensu i z słabszym składem, bo... no bo po co? Po co się narażać, jak możecie iść najsilniejszym składem i spokojnie sobie czyścić. Czy ja coś tu potrzebuję zmieniać? Sokole oko chyba nie jest optymalnie zrobiona. Tak, ona ma jeszcze ulepszenie broni. Miała zwykły celownik laserowy. Mam doskonałe co? Trzy darmowe przeładowania i szansa na krytyczne. Aha, ale jeszcze nie mam tej broni lepszej. To może na razie, czy ja chciałbym z czymś takim zwykłym, bym sobie na przykład obrażenia od niecelnych, dwa darmowe przeładowania. Czy ja potrzebuję, no w sumie mam tych darmowych przeładowań trochę, mógłbym jej założyć to. Okej, wyposażenie, zobaczmy co bym jej mógł dać. No nie za wiele mam tych rzeczy. Dobra, niech sobie weźmie apteczkę, żeby cokolwiek niosła. Okej, czy jeszcze tutaj jakiś slocik jest wolny, co ja bym ci mógł dać? O, mogę ci dać kamizelkę, no to czemu nie? Jak jest slocik wolny, to trzeba korzystać. Gdzie jest myszka? Myszka jest tutaj, ma granat. Ja bym nie chciał czegoś innego ci dać. O, mamy jeszcze jeden IP granat wolny. Bombę gazową mamy wolną i granat błyskowy. Dobra, dam ci granat błyskowy, może się akurat przyda. Dobra, lecimy, szkoda czasu. Chciałbym się uwinąć ten odcinek w 30 minut, więc a już 7 straciłem. Nie ma czasu, szkoda czasu, lecimy. Nie wiem skąd tutaj informacje, tak wcześniej rozwalałem te informacje. A mogłem założyć, że będą później potrzebne w dużych ilościach. Jak będę grał drugi raz, to już nie będę szastał informacjami, tylko po prostu będę je chomikował tylko na nawiązywanie kontaktu. I mam jakieś takie dziwne przeczucie, że nie uda mi się nawiązać w tym pierwszym sezonie kontaktu z wszystkimi krajami, z wszystkimi regionami. Długo się ładują te mapy. Nawet za długo bym coś powiedział. Okej. Dobra, tam są jacyś żołnierze. Tu jest jakaś górka, na tą górkę pasowałoby mi się wbić. Myszka, na razie nic. Sokole oko. Sokole oko, fajnie jakby się udało tutaj do góry wbić w to miejsce, może stąd będzie mogła strzelać. Widzisz coś? Nic. No to dobrze, to lecimy do przodu. Czy ja się na... Nie, na bazie, na misjach z bazą chyba się nie trzeba było spieszyć, z tego co pamiętam. Jeżeli się nie trzeba spieszyć, to znaczy, że gramy tak jak graliśmy w jedynkę. Mocno... No, defensywnie Overwatch to jest podstawa. Overwatch, o. Wiem, że jestem ukryty i mógłbym wykorzystać to jako zasadzkę. Ale równie dobrze, że jeżeli oni wejdą w zasięg moich żołnierzy, to i tak w tak jakby wpadli w zasadzkę. Dobra, tu jest elektrownia. Tu jest kolejny murak, tam będę chciał za chwileczkę przejść moim snajperem na pewno. Co
Chodzenie do elektrowni nie powinno być mądrym pomysłem, ale zakładam, że ta elektrownia już dawno nie działa. Mam nadzieję, że nie jestem w błędzie. Okej, tam się trochę boję, żebym nam czegoś nie wypaczył. Więc niech pójdzie na początku tam soczek. A właśnie. Kodeks tam jest. Ładnie ich widzisz, dwójkę, ale na razie ci nie namierzyli. Ciekawe, czy Sokoloko by ich widziała. Tak, Sokoloko też ich widzi. To teoretycznie. Aha, nie, te strefy śmierci nie masz jeszcze. No dobrze, 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 dobrze. No to zakończmy turę bez Overwatchy. Czy tam jestem w stanie wrzucić granat? Nie wiadomo. No tak, tutaj gdzieś może by wpadł. Ale pewności nie mam. Stąd już pewnie większe są szanse na to, że się tam wrzuci ten granat. Dobra, nawet dosyć spore. Jak drzwi otworzę, to oni mnie zauważą. Otwórz drzwi. Kurde, tak się zatłukł i go nie zauważyli. No luz bluz. Dobra, myślę, że... O kurde, go zauważą. A nie, otworzył. To właśnie. Fuck! Nie zdążyłem włączyć Overwatchy. A była ta... Była ta... Była ta ikonka, że usłyszą go, jak się ruszy. Okej. Tak. Jasne. Jasne, że ciemne. Tutaj nie mam. Tu jest true. Tu została nam tu koleżanka. Tu mam IP, mógłbym to wziąć, wycedzić w tą stronę. Wiem, że zostanę troszeczkę sflankowany, niestety. Tamta dwójka jest, pozostała odporna. Spoko. Gdzie jest tru? Nie tru, chciałem żmiję. Żmija, lecisz tutaj. I żmijowy kolega nam tutaj ładnie w tym momencie szaleństwo, natchnienie, dominacja. Chciałbym przechwycić ciebie. Ale i tak chyba nie będę mógł skorzystać z niego. W tej turze, bo jakbym mógł skorzystać. Jakbym mógł z niego skorzystać w tej turze, to bym sobie włączył tą tarczę. No ale niestety nie mogę. No dobra. Gecko. Gecko ma rozbijanie pancerza. Czy ja bym chciał z tego korzystać? True teoretycznie mógłby się przez niego przebić, prawda? Bo on ma ten protokół bojowy. I mógłby się w tego wbić. Prawdopodobnie mu zada 6 obrażeń. Tak jest. Zostają mu 2 obrażenia i to myślę, że damy radę mu rozwalić już normalnie. 51, 56, 82. No to walnij tutaj, może akurat go ściągniesz. 7, okej. Okay. Zostawia to troszkę do życzenia. Dobra. Ty rozwal tego gecko, tego
W środku tutaj tam żmika. Tak jest. Ktoś musi jeszcze pączka rozwalić. Znaczy pączka, kulkę golfową. No bo ty masz 63, no to dajesz. 8. Żmiki rozwalone. Kodeks chyba został zabity, bo on dostał za 12. 45, troszkę małe szanse. Chyba nie będę już potrzebował tej bomby, więc mógłbym ją użyć. Tamten i tak nasz tarczownik jest odporny, poza tym prawdopodobnie ten laser dostanie od ten tarczownik dostanie od lasera. Okej. Okay. Zostaje mi tylko ten laser, ale on powinien w tarczownik atakować. A nie, jednak... Jednak w truł się zdecydował uderzać. No spoko. Pali się, pali się! Okej. Okay. Dobra, sprawdź, czy tam w środku coś wypaczysz. Dobra, tutaj masz podłożyć bombę. Luz. Działko jakieś. Spoko. Włącz tarczę. Czy wszystkim wyczułeś tarczę? Moim ludziom? Nie, oczywiście tylko sobie. Mam nadzieję, że nie stracę ciebie, więc będę mógł to wykorzystać za chwileczkę. Spoko. Ta wieżyczka, gdzie ona się uruchomiła? Gdzieś jest tutaj. True. Czy ty stąd będziesz tą wieżyczkę widział? Dobra, widzisz jakąś wieżyczkę? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że ją widzisz, że będę mógł sobie spróbować ją przejąć. Protokół przechwytujący. Dobra, lecimy. Kto jak to, ale to tylko ty możesz ją przejąć. 63% dajesz. O! O, ho, 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 ho. Musiałeś ją przejąć. Musiałeś. Nie było innej opcji. Powinien się teraz zwiększyć widok tutaj na górę. Okej. Czy widzę tą drugą wieżyczkę? Widzę tą drugą wieżyczkę. Można by było do niej strzelić. Okej, tylko że trzeba było trafić. Trzeba było jeszcze trafić. Co, jeszcze raz może strzelić? O, widzicie. O, widzicie, jak fajnie. 88, no dobra, ale tutaj strzeli sobie ktoś inny, więc się nie muszę spinać. Lasera, tylko że kurde, pączek, tylko chyba zabijesz. A, więc może spróbujmy strzelić na początku sokolem okiem. W ogóle ta sokolka mi została z tyłu, to nie jest dobra, że ona tak została, bo za chwileczkę jak będę musiał się ewakuować, to będę czekał na nią. Aj, po cholerę deszcz. Ty żmija, nie musisz już zdobywać, bo ty jesteś już najwyższym stopniem. Czym sobie mogę jeszcze od ciebie? Wewnętrzny ogień. Za siódemkę. No, fajne obrażenia. Ogólnie fajnie się walczy takimi żołnierzami. Dobra, Overwatch. Tam jest deszcz, to Overwatch tutaj. A czy Overwatch deszcz? Biegniemy sobie tutaj i uleczymy
uleczymy naszego True. Taczownik, to, że się pali, to się nie przejmujemy, bo i tak chcemy, żeby on zginął. Dobra, ósemkę się uleczył, więc wszystko. Możemy włączyć sobie Overwatch All. Prawdopodobnie 3 tury wytrzymuje ten... to psioniczne kontrola umysłu. Okej, okay, tarczownik się pali. Tarczownik się pali, więc niech się pali. Ewentualnie ty możesz wbiec tam do środka i aktywować tamtą grupkę po tej drugiej stronie. Przy okazji może się nadziejesz na Overwatcha tego wieżyczki. O cholera! Drugi elitarny tarczownik. Oh no! To w tym momencie jest problem. Ta kulka jest problemem i to zdecydowanie. Bo nie mam już granatu AP. Kurde. No dobrze. Tej kulki się zdecydowanie boję w tym momencie. Jest problem. Pudło. No dobra. Będziemy czekali, żeby ta kulka golfowa, ona do nas się zbliżyła. Oczywiście psionika naszego ustawimy tutaj. Bo wtedy dostają bonusy nasi żołnierze. To lecisz tutaj. Dobra, na razie reszta się rozgląda. Czekamy, czy ta kulka golfowa do nas podejdzie. Mógłbym mocno agresywnie zacząć. Okej, okay, chybiła. Tu też jest tarczownik. Kurde, jeszcze dorzucę pancerz, tak. Owszem, potrzebowałem tego. Okej, okay, on się zaraz uwolni, to nie będzie dobre. W sumie... Jezuska coś będzie strzelała? Okej, okay, strzelajcie do siebie nawzajem, pewnie. Jeszcze raz. Dobra, ten się pali, traci osłonę. A my tu czekamy? Możemy. Nie byłoby to najgłupszym pomysłem. I tak będę musiał później poczekać na tego całego... I od kolejne strzały, jeżeli będę mógł oddać. Mogę? Mogę. Jeżeli trafię, to zabiję go. Ją. Tak jest. Tam wieżyczkę zaraz stracimy. Nie chcę się tam zbliżać do środka. Bo boję się troszeczkę tego pączka, tej kulki. A teoretycznie... A, podbiegnijmy tutaj. I strzelimy sobie do tej... A nie, 65. No to strzelmy do niego. Raczej mu krzywdy nie zrobimy. O Jezus, o Jezus. Z takiego bliska nie trafione. Masakra. No dobra, no to dalej Overwatch All i czekamy, żeby oni do nas przyszli. Miałem przeładować snajperem. Zhakowano dalej. Dobra, ci będą walczyli z tym swoim tarczownikiem. Jakby miał jeszcze jeden granat IP, to bym bardziej odważnie do środka wchodził, no ale niestety. To, że oni znając się go nie dadzą rady zabić. Ja pierdicze.
Jak do mnie strzelają, to za każdym razem trafiają, a jak strzelają do swojego, to nie mogą się trafić. Teraz ci tam szczelinę pewnie nie dorzucisz. No nie, zasięgu nie masz takiego, żeby tam szczelinę dorzucić. Musiałabyś zacząć się zbliżać. Znaczy ty, znaczy nie... Musiałbyś się zbliżać, o tak to ujmiemy. Ale dlatego też nie widzisz, co tu jeszcze mógłbyś zrobić. Ten promień też ma zasięg za mały. No dobra, no to na razie będzie pewnie... Zostawimy cię na Overwatchu. Snajper się zbliża. No ty podbiegnij też do niego. A, ty masz tam swoją tarczę, mur energetyczny. No dobrze. To mur energetyczny ustawimy sobie tutaj. A reszta Overwatch All i czekamy. Choć wątpię, że oni akurat wyjdą do nas. O, hakowanie minęło. To ta wieżyczka pewnie zacznie strzelać do nas. Ja pierniczę, ale to pudłuje. Overwatch. No, nareszcie to jak coś trafione. Chyba, że ta pełna dominacja się po prostu nie kończy. To było też niedobre. Co, do czego to strzelają? Aha, do tej wieżyczki u góry. To chyba po wieżyczce będzie zaraz. No dobra, wieżyczkę widzę. Myszka mogłaby ją rozwalić. Ten tarczownik prawdopodobnie jest to tak jak myślę, jak przed chwileczką wam mówiłem, że możliwe, że no po prostu on jest w naszej dyspozycji do końca już, dlatego jest pełna dominacja nazwane. W sumie stoi tam koło nich i na razie oni mu nic nie robią. Mógłbym się teoretycznie wejść tam do środka, ale... Zastanawiam się, czy nie mogłem zrobić tak, żeby nim podłożyć bombę. Jakbym mógł nim podłożyć bombę, no to by było elegancko, bo już bym pewnie w tym momencie się zbierał, już bym był po misji. Jak go w tej turze nie zabiją, ale wątpię, że go nie zabiją, to spróbuję sobie zrobić... spróbuję nim podłożyć bombę. Ta kulka to ma problemy z celowaniem. No, zabiła go, w końcu trafiła. Tarczownik wyskakuje. Niestety my też pudujemy, nie trafiliśmy. Ale tam są jeszcze jakieś jeszcze widzę overwatchiki. Okej, spudłował. Osłona usunięta, no dobrze. Tutaj nie za bardzo mamy overwatcha, więc myszka się musi schować. Młody do góry, młody stąd będziesz mógł coś strzelić. 40%, no dajesz. Szanse ma malutkie. Ale... Jak widać na załączonym obrazku, zdecydowanie wystarczające. Okej, okay, no to chyba teraz tylko jeszcze poczekamy sobie na Overwatchu, na tą całą resztę ekipy i
Ale reszta ekipy, czyli na tą kulkę golfową, jak ona, tylko ta kulka golfowa tutaj do nas przyjdzie. Tylko nie psionicznie. Żadnych psionicznych walk. No dobrze, okej. Aha, tylko czy ja tej bazy, czy jak ja zniszczę, czy jak ja tam rzucę granaty, czy ja sobie nie zniszczę tego w ogóle, co mam wysadzić? Tego miejsca, gdzie mam podłożyć bomby. Bo wtedy byłby mały problem. Byłoby Houston, mamy problem. Odporność. Aha, bo to jest kwasowa bomba, to na to nie ma odporności. Pancerz już prawie cały poszedł. Jeszcze druga minka i będzie po pancerzu. Ty byś mógł tam teoretycznie podbiec, ale w praktyce raczej to nie jest najlepsze, żebyś tam wbiegał, bo jakbym przy jakimś cudem go nie zabił, a zawsze jest taka możliwość, to mógłbyś zginąć. Mam szczelinę. Mam wewnętrzny ogień, który zadałbym mu troszkę. A spróbujmy. Ciekawe, czy to działa na pancerz, ale prawdopodobnie nie. Szósteczka. No, ładne obrażenia, ładne. Nie powiem. Gdzie jest Gecko? Gecko, czy ty go jesteś w stanie tak dobić, żeby do niego strzelił? Dobra, widzisz go. Nie masz pełnego magazynka, więc nie możesz do niego strzelić tym. Mógłbyś próbować rzucić normalny granat, no i próbuj. Powinno być po jego pancerzu w tym momencie. Dobra. Zostało mu 8 życia, nie ma już pancerza, to powinien. Nie. Myślę, że nie powinno być żadnego problemu z zabiciem jego. Drugo jeszcze widzi. Luzik. Snajper. Czy snajper jest w stanie do niego strzelić? 20%. Dobra, powiedzmy, że nie będę strzelał snajperem, nie będę się wygłupiał. Myszka go nawet jest w stanie zabić przy dobrym strzale. No, tylko że musi trafić. Ale nie trafia. Dobra, jakbym bardziej ofensywnie wyszedł do przodu, prawdopodobnie już byłoby po nim, ale przez to, że... Przez to, że się bawiłem, no to teraz muszę cierpieć. I ten odcinek będzie miał 40 minut. Ale po tak długim nienagrywaniu myślę, że 40 minut dla was nie będzie żadnym problemem. I oglądniecie spokojnie. Okej, okay. Posiłki z tej strony. Żaden problem. Te posiłki to będą na pewno śmieszne, jak zwykle. Nad tobą to w ogóle nie wiem, czy bym się tutaj nie kopsnął. Nie pokazuję nigdzie kwasu, więc raczej się nie powinno ci nic stać. Nie powinno się oparzyć. Troszkę siły tutaj trzeba w tą stronę przerzucić i będziemy mieli spokój. To, że pokazuję nam, gdzie są posiłki, to też jest śmieszne, bo strasznie to ułatwia grę. No ale dobra. Tak wymyślili nasi twórcy tej gry i miało być to śmieszne i trudne. Ty masz normalne przeładowanie? Nie. Dobra, lecą, co? Kto tam? Pewnie dowódca i dwóch żołnierzy widzę, czyli nie widzę mechów. A! Luzik, tarczownik i laser. Oczywiście oficer. Dwóch z nich może paść od razu tutaj po tym, jak wyszli. Oni od razu mogą paść. Tylko musimy coś trafić. Na razie to słabo z trafianiem.
Dobra, tamten jeden zabity. Bywało lepiej. Bywało zdecydowanie lepiej. Spoko. Granat możemy na pewno walnąć. Tu obejmę obydwóch? Nie wiem, czy obejmę obydwóch, ale zawsze granat mogę spróbować. O, jednego objęło. O, luz. Teraz Sokoloko prosimy o strzały. 66%, no nie są to najwyższe strzały. Najwyższe procenciki, ale wystarczające, żeby wziąć kolegę zabić. Czy masz drugi strzał? Masz drugi strzał? A to nie ty. Myślałem, że może Sokoloko ma już dwa strzały, ale to jeszcze nie to. Okej, podkładamy ładuneczek. Jedna tura na wycofanie się i... A w następnej turze wracamy do domku. Dobra, jak zwykle prosta misja. Troszkę chyba zbyt zachowawczo zagrana. Bo to, że nie wszedłem tam do tego pociągu, żeby rozwalić ten... tą kulkę golfową, tego pączka, żeby rozwalić. Jakbym mu tam wszedł ofensywnie, to myślę, że to byłoby 10 minut krócej. No. Myślę, że byłoby 10 minut krócej, no w takim wypadku, no niestety. Dobra, tu jeszcze. Tu jeszcze. Soczek tu. Gekko tu. Jeszcze została mi Sokoloko i to będą chyba wszyscy. Dobra, koniec misji. Kolejna misja, kolejny sukces. Wracamy do domu. Kolejna placówka poszła z dymem. Dobra, wrócimy do ten, do bazy, zobaczymy, czy dostałyśmy jakiś awans. Zakończymy ten odcinek. I zaczniemy od razu nagrywać na następny odcinek. 40 minut. No 40 pewnie jest jakieś 3-4 będziemy mieli, jak wrócimy do bazy. I prawdopodobnie polecę do drugiej bazy, bo nie mam na razie... No, nie mam na co czekać, bo tak przebadam tego awatara, więc pewnie zanim zaatakuję drugą barżę, to będę miał już kolejne jakieś odkrycie. Ale też będzie następny odcinek. Zadane największe obrażenia myszka? Naprawdę? Medyk? Medyk zadaje największe obrażenia? To ciekawe, to ciekawe. Najczęściej podostrzałem. Elitarny tarczownik, żaden z moich żołnierzy. Okej. Okay. Biedny elitarny tarczownik niestety zginął marnie. Szkoda, że nie ma informacji za zrobienie tego, za zniszczenie bazy. W ogóle nam nic nie wypadło. Żadne gadżeciki w tej misji. Zabiliśmy wszystkich. O Jezus, ile to jest czekania. Okej. Ranny. Mózg kodeksu. Tomek jeszcze chwileczkę musi wytrzymać. A ty go kupałeś, kochanie? No dobra, no to dzięki za ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć!